Luisa Picaretta w dziele pod tytułem Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. Medytacje na miesiąc maj. 1 maj. Modlitwa do Niebieskiej Królowej na każdy dzień miesiąca maja. Niepokalana Królowo, moja Niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona jako Twoja ukochana córka i aby prosić Cię z najgorętszym westchnieniem w tym miesiącu poświęconym Tobie o największą z łask, ażebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, pozwól mi żyć w nim jako Twoja córka, ażeby ono już więcej nie było bezludnym, ale zamieszkałem przez Twoje dzieci. Dlatego też, Wszechwładna Królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła pokierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę, pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w Woli Bożej. Będziesz moją mamą i Tobie jako mojej mamie zawierzam moją wolę, abyś mogła wymienić ją na wolę Bożą i tym sposobem będę mogła być pewna, że nie opuszczę jej królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co to znaczy wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ofiara miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy 3 razy w ciągu dnia, przyjść na kolana naszej niebieskiej mamy i powiedzieć do niej: Moja mamo, kocham Cię i Ty kochaj mnie też i daj łyk woli Bożej mojej duszy. Daj mi swoje błogosławieństwo, ażebym wykonywała wszystkie moje czynności pod Twoim matczynym spojrzeniem. Medytacja na dzień pierwszy. Królowa Nieba w Królestwie Woli Bożej. Pierwszy krok Woli Bożej w niepokalanym poczęciu niebieskiej mamy. Dusza do swojej niepokalanej Królowej. Oto jestem, o najsłodsza mamo, i upadam przed Tobą na twarz. Dzisiaj jest 1 dzień miesiąca maja, miesiąca poświęconego Tobie, w którym wszystkie Twoje dzieci chcą Ci ofiarować swoje kwiatki, aby udowodnić Ci swoją miłość i zobowiązać Twoją miłość do kochania ich. Widzę Ciebie, jak zstępujesz z niebieskiej ojczyzny w towarzystwie chórów anielskich, aby otrzymać wspaniałe róże, skromne fiołki i czyste lilie swoich dzieci i aby dać im w zamian Twoje uśmiechy miłości, łaski i błogosławieństwo. Następnie przyciskając dary swoich dzieci do swego matczynego serca, zanosisz je do nieba, aby je zachować jako zadatek i koronę na chwilę ich śmierci. Niebieska Mamo, pośród tak wielu Twoich dzieci, ja, która jestem najmniejszą, najbardziej potrzebującą z Twoich córek, pragnę przyjść na Twoje matczyne kolana, aby przynieść Ci nie kwiaty ani róże, ale słońce każdego dnia. Ale mama będzie musiała pomóc swojej córce, dając mi lekcję nieba, ucząc mnie, jak tworzyć te Boże Słońca, abym mogła Ci złożyć najpiękniejszy hołd i ofiarować Ci najczystszą miłość. Droga Mamo, odgadłaś, czego pragnie Twoja córka. Chcę, abyś mnie uczyła, jak żyć w woli Bożej, a przekształcając swoje czyny i wszystko, czym jestem, zgodnie z Twoimi naukami, w wolę Bożą, będę przynosiła każdego dnia na Twoje matczyne kolana wszystkie moje czyny
przemienione w słońca. Błogosławiona córko, Twoja modlitwa ugodziła moje matczyne serce i sprowadziła mnie z nieba. Jestem blisko swojej córki, aby udzielić Ci moich lekcji całych o niebie. Spójrz na mnie, droga córko. Aniołowie tysiącami otaczają mnie, wszyscy z uszanowaniem i w oczekiwaniu, aby usłyszeć, gdy będę mówiła o Bożym Fiat, którego źródło, bardziej niż ktokolwiek inny, posiadam w sobie. Znam Jego wspaniałe tajemnice, Jego nieskończone radości, Jego nieopisane szczęście i Jego nieobliczalną wartość. Słyszeć moją córkę wołającą mnie, ponieważ pragnie moich lekcji o woli Bożej, jest dla mnie największym świętem i najczystszą radością. Jeśli będziesz słuchała moich lekcji, poczuję się szczęśliwą, będąc Twoją mamą. Och, jakże gorąco pragnę mieć córkę, która całą sobą chciałaby żyć w woli Bożej. Powiedz mi, o córko, czy sprawisz mi tę radość? Czy złożysz swoje serce, swoją wolę, całą swoją istotę w moje matczyne ręce, abym mogła przygotować Cię, przysposobić, wzmocnić i opróżnić ze wszystkiego, ażeby całkowicie napełnić Cię światłem woli Bożej i utworzyć w Tobie jej Boże życie? Połóż więc głowę na sercu swojej niebieskiej mamy. Bądź uważną i słuchaj mnie, aby te moje podniosłe lekcje mogły sprawić, że już nigdy nie będziesz czyniła swojej własnej woli, ale zawsze wolę Boga. Córko moja, posłuchaj mnie. To jest moje matczyne serce, które kocha Cię tak bardzo i które pragnie przelać się na Ciebie. Wiedz, że mam Ciebie wpisaną tutaj, w moim sercu i że kocham Cię jak swoją prawdziwą córkę. Ale czuję ból, ponieważ nie widzę w Tobie podobieństwa do Twojej mamy. A czy Ty wiesz, co czyni nas odmiennymi? Och, jest to Twoja wola, która odbiera Ci świeżość łaski, piękno, które rozmiłowuje Twojego Stwórcę, siłę, która pokonuje i znosi wszystko, miłość, która pochłania wszystko. Jednym słowem, nie jest to ta wola, która ożywia Twoją niebieską mamę. Musisz wiedzieć, że znalazłam swoją ludzką wolę tylko po to, abym mogła ją poświęcić w ofierze ku czci mojego Stwórcy. Całe moje życie było w woli Bożej. Od pierwszej chwili mojego poczęcia byłam ukształtowana, ogrzana i umieszczona w jej świetle, które swoją mocą oczyściło mój ludzki zarodek w taki sposób, że zostałam poczęta bez zmazy pierworodnej. Dlatego też, jeśli moje poczęcie było bez zmazy i tak chwalebne, aby przynieść zaszczyt Bożej rodzinie, to stało się to jedynie na skutek tego, że wszechpotężny Fiat zalał mój zarodek i zostałam poczęta czystą i świętą. Jeśli by wola Boża, bardziej niż czuła matka, nie zalała mojego zarodka, aby zapobiec skutkom grzechu pierworodnego, to spotkałby mnie smutny los innych stworzeń, bycia poczętą z grzechem pierworodnym. Dlatego też pierwszą przyczyną była całkowicie wola Boża. Jej należy się cześć, chwała i dziękczynienie za to, że zostałam w pełni poczęta bez grzechu pierworodnego. A teraz, córko mojego serca, posłuchaj swojej mamy. Odłóż na bok swoją ludzką wolę, zadowól się raczej śmiercią niż pozwoleniem uczynienia jej choćby jednego aktu życia.
Twoja niebieska mama zadowoliłaby się raczej śmiercią tysiąc tysięcy razy, niż uczynieniem jednego tylko aktu swojej woli. Czy nie chcesz mnie naśladować? Ach, jeśli ją poświęcisz w ofierze ku czci swojego Stwórcy, wola Boża uczyni pierwszy krok w twojej duszy i poczujesz, że zostałaś ukształtowana w niebieskiej aurze, oczyszczona i ogrzana. W takim stopniu, że poczujesz, jak niszczone są zarodki twoich namiętności. Poczujesz, że zostałaś umieszczona na pierwszych stopniach Królestwa Woli Bożej. Dlatego też bądź uważną. Jeśli będziesz wierną w słuchaniu mnie, to ja tobą pokieruję. Poprowadzę cię za rękę po nieskończonych drogach Bożego Fiat. Będę cię chroniła pod swoim niebieskim płaszczem, a ty będziesz moją chlubą, moją chwałą, moim i swoim zwycięstwem. Ofiara. Dzisiaj, aby mi oddać cześć, zaczynając od poranka, we wszystkich swoich czynnościach złożysz swoją wolę w moje ręce, mówiąc do mnie: Moja mamo, ty sama złóż ofiarę z mojej woli mojemu Stwórcy. Wezwanie. Moja mamo, zamknij wolę Bożą w mojej duszy, ażeby zajęła tam najważniejsze miejsce, utworzyła tam swój tron i swoją siedzibę.